Dzień dobry. Witam cię serdecznie w 18. niedzielę po Trójcy Świętej, 16 października. Słowa, które są hasłem tej niedzieli, to fragment z pierwszego listu Jana, czwartego rozdziału, 21. werset. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Przeczytam jeszcze raz. A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. To są słowa bardzo dobrze znane. Miałem też okazję niedawno komentować fragment pierwszego listu Jana. Ale problem tkwi w detalach, w szczegółach. Co to znaczy miłować, kochać brata i siostrę? Co to znaczy na co dzień? My ludzie nazywamy miłością przeróżne rzeczy, czasami nie mające z nią nic wspólnego. W tym kierunku, o jaki chodzi, prowadzi nas tekst, który będzie podstawą kazań w dzisiejszą niedzielę na nabożeństwach, to jest fragment z listu do Efezjan 5. rozdziału. Nie będę go czytał, przytoczę tylko z niego jeden wątek. Jest tam mowa o tym, aby nie upijać się winem, ale dawać się napełniać Duchem Świętym nie upijać winem, ale dawać się napełniać Duchem Świętym i to ma być widoczne w komunikacji międzyludzkiej. Tam są te znane słowa: napominajcie się nawzajem przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, duchowe i tak dalej, wdzięcznie, dziękując Bogu za wszystko. To jest jeden element tego, co to znaczy kochać drugiego człowieka. W tym kontekście listu do Efezjan, tego fragmentu, oznacza to dzielić się przesłaniem wiary, przesłaniem, w którym jest wiele o przebaczeniu, o nadziei, o nowym życiu z Bogiem, o tym, że więzi międzyludzkie można tworzyć w zupełnie inny sposób. To, co jest charakterystyczne dla naszej kultury, to to, do czego Paweł odnosi się krytycznie: tworzenie więzi przy wspólnym piciu. Proponuję alternatywę. Może lepiej byłoby uczyć się, jak wypełniać więzi międzyludzkie przesłaniem ducha świętego, przesłaniem, w którym jest miejsce na pokój, na miłość, trosko drugiego człowieka, na przekazywanie, inspirowanie się do życia Słowem Bożym. Obecnie społecznie jesteśmy w takim miejscu, że tego przekazu z pokolenia w pokolenie zaczyna brakować. Zaczynamy coraz bardziej dostrzegać rosnący analfabetyzm biblijny i bardzo niewielką, szczątkową znajomość podstawowego przesłania wiary. To jest bardzo niepokojące. I może dlatego to przesłanie Pawła tym bardziej trzeba wziąć sobie do serca, że to jest także, a może przede wszystkim, wyraz troski o drugiego człowieka, że dzielimy się z nim tym, co najważniejsze. Przesłaniem wiary. Zachęcamy, inspirujemy. Pokazujemy, że ono może zmieniać życie i że jest naprawdę warte tego, żeby na tym życie budować i dawać się napełniać duchem świętym. Co to konkretnie znaczy, to będzie wyjaśniane, objaśniane w trakcie kazań na dzisiejszych nabożeństwach. Ja tego sobie i tobie życzę, żebyśmy w naszym życiu odnajdywali mądre drogi. Jak dawać się napełniać Duchem Świętym, jak dawać się napełniać przesłaniem Ewangelii i dzielić się nim z innymi ludźmi, bo tego bardzo potrzebujemy, zarówno dzielić się tym z innymi, jak i sami tego słyszeć, żeby budować się w życiu wiary i iść dalej, stawiać kolejne kroki. Życzę Ci dobrego dnia.